nigdy nie spojrzałem na żadną inną kobietę. No ale to za brutal! Ile? 600! Pan się rozbiera! Witam serdecznie, nazywam się Marek Kaliszuk. W spektaklu komediowym Wieczór Pański Plus gram Krystiana. A co tu się dzieje? Miał być prawnikiem, ale został... A kim został, to się Państwo przekonacie, kiedy przyjdziecie na nasz spektakl. Ale ja nie wyjdę stąd bez pieniędzy! Nazywam się Monika Mazur, a w spektaklu Wieczór Pański Plus gram postać Krystyny. Miałam męża, zdradzał mnie. Więcej nie zdradzę, musicie koniecznie zobaczyć nasz spektakl. Ten mój mąż, były mąż, to on chciał mnie, bo uważał, że jestem piękna. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Gąsiewska i gram tutaj Kryśkę. Raz się wychodzi za mąż Irenka, raz. No raz, na jakiś czas. Kochani, to będzie komedia nie z tej ziemi, więc koniecznie musicie przyjść i to zobaczyć. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Bednarek. W przedstawieniu komediowym Wieczór Panieński Plus gram Alka, który trafia na wieczorek panieński swojej byłej żony Irenki. Cześć, mamuśka! Już to jest zachętą do tego, że sytuacja ta przerodzi się w niezwykłą awanturę z zaskakującym finałem. Dlaczego ty jesteś goły? No bo on się rozebrał. Serio? A po co? No dla Irenki, w ramach atrakcji. Nazywam się Anna Iberscher i w spektaklu gram Paulinę, prezes trzyosobowej firmy, kobietę bardzo zdecydowaną, feministkę. Kto normalny płaci łapówkę kartą? Łapówka? No. Tak, łapówka. Jaka łapówka? Łapówka. Powiedział łapówka. Łapówka? Powiedziałaś łapówka? No, no nie powiedziała. Ja myślę, że to jest fajnie zobaczyć na scenie fragment jakiejś swojej osobowości i kawałek swojego życia. I myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Cześć, to Stefano Terracino i jesteśmy właśnie na ostatniej próbie Wieczór Panieński Plus, które serdecznie zapraszam. Ja gram rolę Krystiana. A ty tak często? Która z nich wychodzi za mąż? Od początku do końca tej komedii możesz się śmiać. A mi się wydaje, że teraz nam wszystkim dobrze robi trochę dobre energii. Cieszysz się? Tak! Ale jak długo? Długo! Nie. Bo ja bym zeszła po niego, no, ale jestem goła. No. Kasia Skrzynecka, dzień dobry. W spektaklu Wieczór Panieński Plus gram rolę Irenki, która ma lat 49 plus i jest panną młodą, niekoniecznie już bardzo młodą, ale że wychodzi za mąż za milionera, no to właściwie to tłumaczy wszystko. To koka jest! Cicho bądź! To jak? Normalna kobieta tak nie wygląda, to na pewno są jakieś filtry. Wielka sprawa, no za szeroka dupa, za wąska łapa. Dopiero zaczynam. To mój ciocie zlecenie. A wiesz, jak działa mózg? Wcześniej tam robiłem jakieś animacje, kinderbale, byłem smokiem. Mój ulubiony malarz to Leonardo da Vinci. Dlaczego warto? Bo na pewno ze spektaklu wyjdziecie z uśmiechem na ustach, ale też jestem przekonana, że ich refleksja w waszej głowie się pojawi. Zapraszamy serdecznie na spektakl Wieczór Panieński Plus w całej Polsce. Do zobaczenia. Do zobaczenia na Wieczorze Panieńskim Plus! Jeżeli chcą Państwo się dobrze bawić, a przy okazji przeżyć coś niezwykłego i wzruszyć, to na pewno muszą Państwo przyjść na to przedstawienie. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, zapraszam. Wieczór Panieński Plus, bardzo serdecznie Was zapraszam na Wieczór Panieński, na którym wydarzy się wszystko, czego kompletnie się nie spodziewacie. Zapraszamy, bawcie się. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W całej Polsce. Jeszcze się zdziwię. Tam, taram, tam, taram.